Myślę, że są rzeczy, o których się w życiu nie zapomina. To też te ostatnie chwile, które wtedy absolutnie nie były ostatnimi, były jednymi z błahych spotkań. I oczywiście, że to wraca, ale ja wolę pamiętać te chwile jeszcze dawniejsze, kiedy nawet nie wisiało nad nami to, co zdarzyło się 10 kwietnia. Myślę, że ta dzisiejsza Polska jest ciężka. Dla każdego, kto widział, jak idzie do przodu, jak jesteśmy pełni, coraz bardziej otwarci, to zderzenie z taką autorytarną władzą jest bolesne. I myślę, że też by w niej nie było zgody i szłaby razem z nami w demonstracjach. To jest tak, że była sobie ewolucja, robiłyśmy się coraz bardziej otwarte, liberalne, wolności, prawa człowieka stawały się standardem. Aż tu nagle przyszli ci, którzy próbują nas cofnąć do XVIII, XVII wieku i z procesu zrobili tak naprawdę wojnę z kobietami, które poddać się nie zamierzają i to widać już, że będą dążyły do lepszego świata i dla siebie, i dla swoich córek. Życzyłabym wszystkim kobietom, nam wszystkim, mężczyznom też, wytrwałości, woli walki, i lepszego świata, tak żebyśmy się któregoś pięknego dnia obudzili, powiedzieli tak, teraz jestem bezpieczna, teraz jestem wolna, teraz mogę żyć tak jak chcę, jak zawsze chciałam.